Gdyby to, ktoś panu powiedział 10-15 lat temu, że może być dekada pieniędzy, które nic nie kosztują de facto, a nawet w niektórych krajach trzeba zapłacić za to, że bank je przyjmie, to by pan nie uwierzył. Tak długo to trwało i nadal trwa, ale jesteśmy teraz pod wrażeniem, że ten okres się kończy, że inflacja powraca. Inflacja jest wielką zagadką. Dzisiaj nie bardzo wiemy. Środowisko w Polsce zwłaszcza jest bardzo proinflacyjne w tej chwili. Wydatki duże budżetu, brak ludzi do pracy w tej chwili, a niskie bardzo inwestycje, więc należałoby oczekiwać, że inflacja powróci i że może powrócić z dużą siłą. Ale kiedy ekonomiści się gubią, też przeżyli traumę bardzo złych przewidywań w przeszłości, więc wolą być ostrożni. Rynek uważa, że pierwsza podwyżka stóp procentowych w Polsce będzie gdzieś w połowie przyszłego roku. No ten rok już się kończy, więc nie ma co mówić, ale że połowa przyszłego roku to możemy oczekiwać pierwszej podwyżki stóp w zależności od wysokości inflacji, taka będzie ta podwyżka. No jak pan wie, inwestycje mogą pochodzić ze środków własnych przedsiębiorstwa i z oszczędności, które ludzie czynią. A i później część z nich przeznaczają na inwestycje, albo banki przeznaczają na kredyty. W obu tych przypadkach jest kłopot. Dla przedsiębiorców kłopot jest taki, że sytuacja regulacyjna, polityczna w Polsce jest niestabilna. Nie bardzo wiadomo, co będzie w przyszłości. Jakie przepisy, jakie stopy procentowe, jaka polityka ogólnie będzie, czy będzie proinflacyjna, czy będzie raczej propodażowa, trudno to dzisiaj powiedzieć. I jak się zastanowić nad tymi czynnikami, które wpływają na inwestycje, to tylko ten rzeczywiście wydaje się być istotny, to znaczy niepewność co do przyszłych rozwiązań prawnych. A jeśli chodzi natomiast o ludzi, to jesteśmy też w sytuacji takiej, kiedy polityka nas zachęca do konsumpcji, a nie do oszczędności. No bo stopy procentowe na oszczędnościach są bardzo niskie, a pensje rosną, to może teraz wydać, później się zobaczy. No, nigdy Polacy nie byli bardzo skłonni do oszczędzania i ta skłonność do inwestowania była w Polsce zawsze niska, ale teraz jest bardzo niska. My jesteśmy 20 lat do tyłu mniej więcej na takim poziomie.